Słuchacie Radia 7 w Kanadzie. I love you. Kalendarium muzyczne. I love you. I love you. I love you. A w nim na początek pewien niesamowity głos. I love you. How many different ways are there to say? Tak, dzisiaj rozpoczynamy od głosu, który wprawdzie należał do aktora, ale to kalendarium muzyczne ma za zadanie przypominać tych zapomnianych. Więc nie zapominamy o Antonym Quinnie. You love me? How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Śpiewał niewiele, tyle co kot napłakał. Just we two. A jeżeli już śpiewał, adds up to I love you and you love me. No to była to raczej melodeklamacja. Antony Quinn. Trochę Meksykanin, trochę Irlandczyk, urodził się 21 kwietnia dawno temu, w 1915 roku. Zmarł w 2001. Rok 1953, Nowy Sącz. Rodzi się Wojciech Waglewski, magister socjologii, a następnie muzyk Zbigniewa Hołdysa oraz lider i śpiewający gitarzysta zespołu WW. Wojtka Waglewskiego słyszymy w nagraniu z udziałem jego dwóch synów, a zatytułowanym Oni nie wierzyli, oni nie wierzą. Jestem w niebie. Czy ja mogłem dostać się tam do ciebie? Jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, rzuciłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. No to już pół życiorysu prawie poznaliśmy. Teraz rok 58. W Londynie urodził się Mike Barson, szkocki klawiszowiec brytyjskiej grupy Madness. Zwariowanej grupy łączącej muzykę ska z rockiem i trochę z takim muzycznym błaznowaniem. Zawsze przypominamy Madness, gdy jest ku temu jakaś okazja, więc i dziś proszę się nie dziwić. Robił muzykę wywodzącą się z punku, ale idącą w stronę new wave i jej gotyckiej niszy. W 59 roku w Anglii urodził się Robert Smith, śpiewający gitarzysta i lider kultowej formacji The Cure. Tak sprytnie komponował i tak aranżował, że słuchając jego piosenek można było wyraźnie usłyszeć każdy oddzielny instrument i bas, i klawisze, i gitarę. Ale i tak najważniejszy był bas. Wszystkie teksty, prawie cała muzyka była jego, Roberta Smitha. Można by spokojnie uznać, że był prekursorem rocka alternatywnego w Anglii, ale takie kapele mają niewiele przebojów na listach, a tymczasem zespół The Cure miał ich zatrzęsienie. So
zaraz rok 1970. Młodziutki, nieopierzony, ale jak się okazało piekielnie zdolny Elton John zadebiutował po raz pierwszy na żywo jako solista. Wystąpił wtedy przed londyńskim koncertem zespołu T-Rex. Much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. 1976. Na szczytach amerykańskich list przebojów ląduje piosenka All By Myself. Trochę podparł się nutami pożyczonymi od Rachmaninowa, ale nie to było ważne, tylko to, że Carmen elektryzował publiczność swoimi możliwościami wokalnymi, o jakiego wcale nie . 1984 rok. Na szczyt list przebojów w Ameryce i w Anglii wchodzi i zostaje tam przez 3 tygodnie Phil Collins z piękną i dynamiczną baladą Against All Odds z filmu o tym samym tytule, o rozstaniu i o niemożliwym połączeniu na nowo. Utwór był napisany przez Collinsa świeżo po rozwodzie z pierwszą żoną i był to gigantyczny przebój numer jeden w bardzo wielu krajach, i to nie tylko w oryginalnym wykonaniu, ale później również pod postacią coverów. Spójrz teraz na mnie. Została tylko pustka. Na twój powrót, na przekór wszystkiemu, nie ma żadnych szans. I z tym jakoś muszę się zmierzyć. Tak bardzo chciałabym sprawić, abyś się odwrócił. Odwrócił i ujrzał, jak ja płaczę. Jeszcze tyle chciałabym wyznać ci. I z tak wielu powodów. Jesteś jedynym, który poznał mnie jak nikt. W 2003 roku po długiej chorobie w swojej willi na południu Francji umiera czarnoskóra, genialna pieśniarka soulowa Nina Simone. Zgodnie z jej życzeniem jej prochy rozsypano w różnych krajach Afryki. Jej głos, głos Niny Simone, miał niesłychaną właściwość, wywoływał dreszcze. Myślę, że może nie tylko u mnie. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. A w 2007 roku umiera Jan Tadeusz Stanisławski, satyryk, aktor i radiowiec, zwący się profesorem mniemanologii stosowanej. Przeleć mnie!
Miał wygląd szalonego naukowca, pochodził z Wołynia i był autorem tekstów wielu przebojów, które najczęściej ofiarował innym wykonawcom. Właśnie taki jak Tango zalotne Przeleć mnie w wykonaniu Ali Babek, orkiestry Dente, Haliny Kunickiej. 40 lat minęło Rosiewicza, to wszystko jego dzieła. Ale często on sam chwytał za gitarę i śpiewał. Jeszcze nie zginęła i nigdy nie zginie. Trzymajmy się razem, nie dajmy ześlinić, nie dajmy się naszczuć. Polak, Czech, Rosjanin, trzymajmy się bracia i nie dajmy schamić. A w roku 2016 umiera wybitny amerykański przedstawiciel pop music, łączący wiele stylów, ciekawy twórca, trochę zwariowany, mały wzrostem, wielki jednak talentem. Przez dziesięciolecia należał do najbardziej nowatorskich i ekscentrycznych postaci. Nazywał się Prince Rogers Nelson, ale używał tylko imienia Prince, jak książę. Zmarł przez pomyłkę. Wielu tu w Kanadzie umiera przez taką pomyłkę. Przedawkował fentanyl, środek przeciwbólowy, który jednak bardzo uzależnia. Koniec rok 2020, w którym umiera Florian Schneider. Muzyk niemiecki, multiinstrumentalista, którego poznaliśmy dlatego, że założył z kolegami grupę Kraftwerk. Kraftwerk to był elektroniczny fenomen. Wyznaczał trendy w muzyce elektronicznej, inspirując bardzo wielu przyszłych twórców. A Florian Schneider zmarł z powodu nowotworu kilka dni po swoich urodzinach. To były 73. urodziny.